Witam serdecznie. Żarówki LED powszechnie stosowane po świetlówkach kompaktowych i zwykłych żarówkach z żarnikiem. Zobaczmy, co kryją w sobie. Próbujemy ją rozbić, ale jest to dosyć mocny plastik, w związku z czym zabierzemy się do tego trochę inny sposób. Młotkiem nie daje rady, no to będziemy wykrawać przezroczystą mleczną obudowę z scyzorykiem. Bardzo proszę uważać na ręce, powolutku, pomału, ostrożnie, tutaj w przyspieszonym tempie, żeby móc się dobrać do środka. Niestety takie żarówki są dosyć drogie, ponad 10 zł za sztukę przeważnie. Jak się przepalą, to trzeba ją zwrócić, jeżeli nie ma 2 lat, jako urządzenie elektryczne, które przestało działać z tytułu rękojmi. Zobaczmy, co kryje w sobie. W środku jest oczywiście panel z kilkoma LEDami. LEDy te są połączone szeregowo. Jeden, jeżeli się przepali, to cała żarówka nie działa. Zobaczymy, co tutaj jest jeszcze pod spodem. Jeżeli już wyjmiemy na spokojnie ten panel z LEDami, zobaczymy, że w środku jest po prostu zasilacz do LEDów. W zależności od mocy żarówki jest to zasilacz o takiej mocy. Fajnie by było, gdyby żarówki były wymienne, to znaczy tylko ten panel górny mógł być wymienialny, a osłonka mleczno-przezroczysta była po prostu odkręcana, a nie przyklejana tak na siłę. W środku 2 kabelki oczywiście, tak jak do normalnej żarówki. No i widzimy, że fajnie, gdyby te elementy były wymienne. Można by było tutaj wtedy nie kupować całej żarówki, oszczędziłoby się dużo śmieci. No ale producenci wolą produkować komplet, który potem wyląduje w elektrośmieciach. A tu mam drugą żarówkę, gdzie też się jeden LED przepalił, ale udało mi się zdjąć żółtą warstwę wierzchnią. W związku z czym będzie widać, że jeżeli ktoś po prostu użyje cyny i lutownicy, może taki obwód zamknąć. Ja go zamknę metalowym nożykiem i widać, że po prostu żarówka dalej świeci, czyli wszystko inne działa, a ona po prostu straciła jedną żarówkę. Przypominają mi się lampki choinkowe, gdzie kiedyś jak jedna się przepaliła, trzeba było sprawdzać każdą po kolei, która to nie działa. No jest to podłączenie szeregowe, LEDy są tej samej mocy, czyli jeżeli byśmy tutaj zalutowali tego jednego przepalonego LEDa, byśmy mieli większą moc tych pozostałych LEDów. Na pewno gdyby zostało ich za mało, to by się przepaliły, no ale warto rozważyć wielokrotny użytek takiej żarówki.